Cześć, tu Metal i to będzie już taki dodatek do mojej serii pytań i odpowiedzi, ponieważ pytania i odpowiedzi teoretycznie już zakończyłem. Mam kilka pytań, dokładnie trzy, i odpowiem na nie tak, żeby nie było niejasności. Jaki najbardziej lubisz owoc? Owoc to może być banany, jabłka i wiśnie lubię. Dobra, są. A dokładnie nie wiśnie, tylko czereśnie dokładniej. No to czekajcie dalej. Tak. Z czego miałbyś większą satysfakcję? Z ułożenia Petaminxa czy 11x11? Uważam, że z Petaminxa, ponieważ Petaminx jest chyba trudniejszy niż 11x11 i więcej trzeba myśleć. Aczkolwiek z 11x11 byłbym również w niebo wzięty. Kolejne pytanie. Czy jesteś gotowy na zawody, twoim zdaniem? Moim zdaniem nie jestem jeszcze gotowy na zawody w pełni, ponieważ jakoś ostatnio spadła mi jakoś lukę heada i słabo mi idzie. Ale oprócz tego to w szkole będziemy mieli zawody takie na Dzień Dziecka i będę w nich startował. Mam zamiar być pierwszy, więc nie jest źle. Czyli na takie międzyszkolne zawody jestem gotowy. Kolejne pytanie i ostatnie. Przedostatnie. Zrób naklejki do 2x2, to same kolor co do 3x3. Będą naklejki do tej kostki, tylko jak już mówiłem w poprzednim filmiku, że naklejki będą dopiero jak będzie kostka. Czyli już powoli, niedługo. No, tak jak już mówię. Ostatnie pytanie to jest takie, żebym zrobił, to raczej bardziej prośba, żebym zrobił naklejki takie bardzo świecące. I teraz odpowiem tak bardziej profesjonalnie. Nie ma czegoś takiego jak naklejki bardziej świecące, bo to jest folia. A taka folia, no, a ogólnie folia taka jak tu, ta, co mówicie, Half Bright Fluor, fluorescencyjna, no to jest folia, która ma świeci przez to, że nie świeci, tylko jest bardzo mocno, no dobra, świecąca. I przez to, że jakiś tam rozkład cząsteczek w środku jest tej folii, dlatego świeci, więc nie ma czegoś takiego jak folia świecąca, najwyżej taka, która jest naświetlana. I ona występuje tylko w jednym kolorze. Dokładnie to w takiej barwie żółtej, więc takich naklejek nie zrobię. Trochę pomieszane, ale niech będzie. Dokończę solwa i to będzie pożegnanie. Niedługo zrobię kolejną serię. Powiększyłem coś. Niedługo będzie kolejna seria, może kilka unboxingów. I no to chyba byłoby na tyle w tym filmiku. No i